nauczycieli od kulis, jak wygląda oczami nauczyciela, który nie strajkuje w jednej z podstawowych szkół w Szczecinie. Moim gościem jest Radek Łosiewicz, ja się nazywam Ewa Stankiewicz, to jest program Otwartym Tekstem. Zapraszam. Jak wygląda strajk w, w Twojej szkole? Czy czujesz się zaszczuty? Ja osobiście nie czuję się zaszczyty, ale ja jestem od samego początku, kiedy uczę, ja to określam, przyzwyczajony do tego, że jestem wrogiem ludu. Po prostu ludzie mogą mówić swoje, ja będę pracował po swojemu. Oczywiście muszę się dostosowywać do pewnych rzeczy, no bo jest i prawo, są i pewne zwyczaje w szkole, ale nie ma czegoś takiego, u mnie przynajmniej nie występuje coś takiego, że się przestraszę i nie będę robił czegoś, bo ktoś inny mi. Na przykład powie, jesteś łamistrajkiem, strajkiem albo takim, albo innym. A czy u I Was teraz... w szkole jest, był te, były też organizowane, bo też palery jakieś? Nie. U nas właśnie jest spokojnie, dlatego jak czytam o innych szkołach, no to jestem z jednej strony trochę zdziwiony na zasadzie, że ja tego nie widziałem, ale z drugiej strony, znając trochę nauczycieli, widząc niektóre zachowania, no moje zdziwienie trochę przechodzi, bo jestem w stanie sobie to wyobrazić. Bo jak to u Was w szkole jest? U nas w szkole nie ma takiego problemu z tym, dlatego że jest 127 nauczycieli, że nawet na co dzień my prawdą jest, no nie znamy się dobrze. I trudno jest określić w danej sytuacji, jak przechodzę korytarzem, mówię dzień dobry czy cześć, tym bardziej, że zwykle strajkujący nie są w tym samym miejscu co nie strajkujący, żeby był, jakieś takie, był taki ostracyzm bardzo mocny. Ale wiem na przykład od kolegów, koleżanek, że zdarza się, że ktoś coś powie niemiłego, czy nie odpowie cześć, dzień dobry. Co do mnie, moi niektórzy znajomi mówią cześć, inni przestali prawie się, praktycznie już przestali odzywać się wtedy, kiedy jeszcze miesiąc wcześniej przed strajkiem powiedziałem, że ja najprawdopodobniej nie będę strajkował. Rozmowy niestety nie było i to jest moim zdaniem podstawa, jeśli chodzi o wszystkie szkoły. Zresztą może nie jestem... Uprawniony, żeby mówić, że wszystkie, ale wiele szkół, które znam, nie przeprowadziło rozmów na przykład. Jak ja na Radzie Pedagogicznej się zapytałem, czy będzie rozmowa na temat strajku, żebyśmy wiedzieli z kim, dlaczego, po co, no to powiedziano mi, no przecież wszyscy wszystko wiedzą. A się okazuje, że nauczyciele są bardzo, moim zdaniem, manipulowani, jak chociażby z, tym, z tymi 80% szkół. To znaczy? Wiem, że yy, też podano u nas na Radzie, y, pani z ZNP podała, że 80% szkół strajkuje, w związku z czym ma nadzieję, że my też się dołączymy. Wiadomo, tak, o, tak, było tak była przedstawiona sytuacja? Tak była przedstawiona sytuacja. Czy, Ale kto tak przedstawił sytuację? Przedstawiciel ZNP. A, że 80%? Tak? Mówił za swoim czy... przewodniczącym, bo przewodniczący przecież to wyraźnie mówi w telewizji. Kiedy ja się zapytałem, czy możemy na ten temat porozmawiać, bo mnie to trochę inaczej wygląda... No to powiedziano mi, że nie teraz, później gdzieś na korytarzu mogę, czy w pokoju nauczycielskim, zapytać tej pani. A jak no ale, to wygląda z, według ale ciebie? według mnie wygląda to tak, bo śledziłem tę sprawę, że Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził tylko jedną taką ankietę, chyba w listopadzie, z pytaniem, czy jesteś za podwyżką, za jaką formą procesu jesteś? W związku z nie, nie zgo, e, niewyrażeniem zgody przez rząd na 1000 złotych podwyżki dla każdego. I e, tam było 230 tysięcy odpowiedzi, według tego co związek podał. Nauczycieli no, różne dane są, cały czas podają od 500 000 do 700 tysięcy. Tak? W związku z czym te 230 to nawet nie było 50%. Ale mało tego, każdy mógł zagłosować, kto miał dostęp do internetu. Łącznie z tym, że było ileś tam odpowiedzi w rodzaju y, forma protestu, z, upiekę ciasto, zrobię pączki, czy ta, tego typu rzeczy. Każdy, kto ma dostęp do internetu, czy każdy nauczyciel, który nie, ma dostęp każdy, do Każdy, kto internetu... ma dostęp do internetu, mógł czyli, głosować. Czyli równie dobrze 230 tysięcy ludzi Oczywiście. z Polski po prostu z... tak. sobie zagłosowało. Na przykład. Na przykład Ale nawet te 230 tysięcy to też nie jest 50%, a mówi się o 80%. Tak? I teraz wiadomo, y, nie wiem, czy. Widzą, znają e, historię, pewnie nie, wprowadzania e, aborcji w Stanach Zjednoczonych. Zaczynało się też od tego, że było 15%, później nagle się okazało przy odpowiedniej manipulacji, przy odpowiednim nagłaśnianiu, że ludzie zagłosowali w jednym stanie za aborcją, później przegłosowali wszędzie. I sam, ta sama metoda była u nas. Kto chce być w mniejszości? Więc znam na przykład ludzi, którzy są e, za e, tym rządem, którzy nieoficjalnie mówią inaczej, ale ponieważ była to. Miało to być 80%, w związku z czym zagłosowali na przykład za strajkiem, albo dołączyli się do strajku. Ile osób w Waszej Szkole strajkuje? Trudno mi powiedzieć dokładnie, dlatego że my nie mamy wglądu w listy. Tak? Wiem, że jak było głosowanie, według tego co związek powiedział, mogło głosować 170 osób, ale w tym było przynajmniej 50 osób pracowników nieuczących, czyli obsługi socjalnej i tak dalej. Czyli pr pracownicy nieuczący, którzy są utrzymywani przez miasto, którzy, na które, którzy, który jakby nie dotyczy ta podwyżka, tak? bo oni i tak i tak by nie dostali podwyżki, tak? Tak. Ale oni, są na, oni są zatrudnieni przez samorząd. I oni mogli głosować, tak? I oni tak stanowili no, w waszej szkole co, jedną trzecią wszystkich głosujących? Na 170 osób y, około 50, no to można powiedzieć, y, że troszkę mniej niż jedna trzecia. Tak? Bo przecież pan broniarz na początku bardzo wyraźnie mówił, jeszcze przed strajkiem, że każdy, y, podwyżka, o której walczy ZNP dotyczy każdego. Czyli 1000 zł na każdą osobę, czyli też pracowników nieuczących. Wiedząc o tym, zresztą ta sprawa była poruszana już też w mediach, wiedząc o tym, że ci pracownicy nie mogą dostać od rządu podwyżki, dlatego że wszyscy są finansowani z innej puli pieniędzy przez samorządy. W waszej szkole za strajkiem wypowiedziało się 58% uprawnionych do głosowania. do głosowania. Wielu ludzi się tym do końca nie interesuje. I na przykład wisiało ogłoszenie, do dzisiaj wisi, które podaje, że to jest 81% uprawnionych do głosowania. A uprawnionych to było 58%. A 81% głosujących. No, a to jest jednak różnica. I teraz się zastanawiam, jak jest w innych szkołach. Jak w ogóle to widzisz, takie, taka, takie sceny, gdzie nauczyciele śpiewają, że dwa tysiące na mym koncie to jak strzał pioruna w prącie? Albo na przykład jak nauczyciele, którzy chcą zostać z dziećmi, czy też umożliwić im egzamin. Końcowy muszą przechodzić przez szpaler, przez taką ścieżkę zdrowia, którą pamiętamy, przecież ZOMO ustawiało się i tak, tak szykanowało Solidarność. Dobrze, że jeszcze nie ma rękoczynów, w każdym razie nie słychać o tym. Dlatego może do ścieżki zdrowia bym nie porównywał, ale rzeczywiście jest to niesamowita presja, jeżeli trzeba przejść sz przez szpaler tak? jakikolwiek a nie jest to przyjazne środowisko nam. Myślę niestety, że wynika to z dwóch albo trzech takich bardzo nieciekawych, jeśli chodzi o nauczycieli rzeczy. Pierwsza to jest niestety bezmyślność. Wiem, że się należy wielu, ale niestety, nie chcę mówić jaka to jest ilość według mnie, ale uważam, że o wiele za dużo jest nauczycieli, którzy postępują często bezmyślnie. No bo jak można nazwać zastanawianiem się przedstawienie napisu, który ponoć u nas w podstawówce, jak czytałem w mediach ogólnopolskich, w szkole zresztą, która jest niedaleko mojego domu, powstał ponoć napis tylko o świnie siedzą na egzaminie. To albo trzeba być nieukiem, albo trzeba być niesamowitym profanem. Albo po prostu moralnym, moim zdaniem, dnem, żeby w, y, zaadaptować y, powiedzenie, które y, może sparafrazować powiedzenie, które było jednym z podstawowych haseł, które znamy w tej chwili, jako symbol oporu cywilnego polskiej ludności przeciwko hitlerowskim Niemcom. W sprawie walki o. O wolność, w sprawie walki o godność, o wszystko. Tak? A, tutaj? A tutaj walczymy. Y, ja widzę tylko walkę o pieniądze. I to też moim zdaniem jest to zaporowe, ale to może później. A tak to. Jak można w ogóle to porównywać? Jak można to yy, adaptować? No, tak bym to nazwał, do tej sytuacji, która teraz jest. tak? No, oni powiedzą, że to nie tylko pieniądze, to też go o godność. No właśnie, o... a propos godności. No to jeżeli ktoś jest moim zdaniem albo takim profanem, albo nieukiem, to jaka tu godność? No, sam sobie robi. Może inaczej, robi przeciwko sobie bardzo ważną rzecz, bo pokazuje, że albo niestety moralnie jest nisko, albo niestety jest niedouczony. Ale teraz jest druga kwestia, już taka abstrahując od historii. No, jak można powiedzieć później uczniowi na korytarzu, no, nie wyzywaj go od hamów, od świń i tak dalej, jeżeli samemu się to zrobiło oficjalnie. No, to w ogóle jest wielki problem, tak naprawdę, systemu i, i często, niestety, selekcji negatywnej, która wypluwa tych najlepszych, najpiękniejszych, najwspanialszych nauczycieli, bo, bo, bo są tacy, jest ich. Są całe szkoły, nawet. Tak, i są całe szkoły. I rzeczywiście ten zawód wymaga bardzo wielkiego poświęcenia i decyduje, tak naprawdę, o kondycji, narodu, dlatego, że tak jak te dzieci zostaną nauczone, tak później taka kondycja będzie państwa naszego. Natomiast no przecież ileś tam lat temu jeszcze pamiętam ten marsz. Marsz, jestem najdalej od tego, żeby się upominać o Giertycha, ale wtedy, kiedy Giertych w tej chwili twarz salonu III RP Y, bardzo y, brutalna twarz y, i taka y, no, skompromitowana. Y, kiedyś był y, y, wrogiem, numer jeden tego salonu i y, y pamiętam to właśnie nauczyciele y, podburzali dzieci i organizowali w marsze i hasło y, przecież tych marsze było y, Giertych do Wora, a Wór do jeziora. No, przecież to jest. Y, co się dzieje w ogóle z tą, można powiedzieć, kastą właściwie w tej chwili? Jaka, jaka jest kondycja tych ludzi, którzy uczą i kształtują umysły dzieci? Znaczy ja myślę, że nauczycieli akurat nie nazwałbym kastą, dlatego że jednym z argumentów strajkujących jest ten, że nigdy nie byliśmy tak ponoć zjednoczeni. Moim zdaniem nie jesteśmy zjednoczeni, tylko większość tych strajkujących. Bo nie w ogóle większość nauczycielków. większość stajkujących, moim zdaniem, poszła za y, pewnymi hasłami, których, y, które też ich kompromitują. No jak chociażby te świnie i krowy. No, no, to, no, no dobrze, no to być zapyta... ignorantem, żeby nie wiedzieć, że z innej, z innej puli będą płacone te pieniądze rolnikom, a zupełnie co innego płacenie nauczycielom. No to co się dzieje z tym zawodem w tej chwili? Myślę, że to trzeba zostawić psychologom. Ja mogę powiedzieć swoje pewne obserwacje na przykładzie chociażby mojego przedmiotu. Ponieważ jestem w WFISTO, jestem trenerem siatkówki. Pamiętam, jak za moich czasów na ten sam uniwersytet, który dzisiaj funkcjonuje w Szczecinie, było co prawda mniej miejsc na mój wydział, ale startowało nas 13 osób na miejsce. W tej chwili nieraz prawie, że złapanki biorą, no bo brakuje. Myśmy mieli egzaminy bardzo ciężkie, sprawnościowe. Już nie mówię o tym, że z czterech różnych dyscyplin, to jeszcze każda miała swoje tam obostrzenia. Po tych egzaminach w każdym razie zostawali ko najlepsi. Było nas dwie osoby na miejscu. Był później egzamin z języka polskiego, przekrojowy, jak kiedyś matura. Trzeba było ileś tam stron napisać z różnych epok. Trzeba było z biologii lub fizyki zdawać i trzeba było zdawać z języka obcego. Dzisiaj jest rozmowa kwalifikacyjna i próba wysiłkowa. I jak to się skończy? To znaczy, ja mam wielką nadzieję, że pan Broniarz pójdzie, porazom, do głowy, skorzysta z tej możliwości teraz i przerwie strajk. Bo ja uważam, że. Yy, A jeśli nie, to co? No to może być tak, że, że rzeczywiście dojdzie do matur, ale yy, nauczyciele wtedy i tak przegrają, jeśli chodzi o rodziców. Zdecydowanie. No, ja uważam, że to w ogóle powinni prawnie być wtedy ścigani. Bo yy, jak można komuś zabrać rok życia? Ile zarabia nauczyciel? Kula w Polsce w szkole szkoły podstawowej No jeszcze raz mówię w zależności od wykształcenia i stażu tak ja mam już ten najwyższy bo 32 lata pracy yy, dyplomowany nauczyciel No mógłbym być jeszcze profesorem edukacji ale to też 300 zł więcej bym miał yy, a i po tych wszystkich podwyżkach mam 2900 tak? po Zostałe tych wszystkich te... podwyżkach Ta. masz 2900 ale w ze wszystkimi... bym miał 3 200. Ze ale... wszystkimi dodatkami no Tak, ale ja nie mam wszystkich dodatków to nie jest tak że każdy nauczyciel ma wszystkie dodatki Jakiej jakości jest ten stan nauczycielski. Przygotowanych jest wielu ludzi dobrze. Mimo wszystko, mimo rodzaju studiów i tak dalej, dlaczego? Dlatego, że wielu z nas kończy, no ja mam trzy kierunki podyplomowe, tak? Mam jeszcze kilka kursów różnych i tak jest, wielu nauczycieli tak robi. Tylko teraz pytanie, czy mają stworzone warunki do tego, żeby wykonać, czy się nadają do tego, żeby wykorzystać swoje wiadomości i czy yy Rodzice i uczniowie chcą, żeby oni to robili. Wina nie leży po stronie nauczycieli, którzy chcą tylko pieniędzy i koniec. Ale z kolei wina leży po stronie związku, który mówi tylko o pieniądzach i tego wymaga, jednocześnie na przykład wielu nauczycieli, wielu rodziców nie pyta o to, co ten związek za chwilę chce nam wprowadzić. A tak naprawdę już nam wprowadza. Co? No bo Coś jest starym komunistycznym związkiem, jest bardzo lewackim związkiem. No wystarczy zobaczyć, kto prowadzi gazety tego związku i jakie wartości proponują. Na przykład zamiast świąt Bożego Narodzenia proponują jakieś święto afrykańskie obchodzone w Stanach Zjednoczonych przez tydzień i żeby takie wartości przekazywać zamiast na przykład spotkania wigilijnego w szkole. Naprawdę? Oczywiście, proszę sobie poczytać. Albo na przykład gender. Tak? Wprowadzają, właśnie to ZNP wprowadza różne pontony inne tego typu organizacje, które wprowadzają, prawdę mówiąc, ukrytą pedofilię. No bo jeżeli dzieci według standardów WHO trzeba uczyć, tak? a standardy WHO, no, proszę sobie poczytać, są piękne skróty zrobione, 04 mają się już uczyć własnego ciała tak? i przyjemności. Pochodzących z własnego ciała i y, masturbacji, i tak dalej, różnych takich rzeczy. A ZNP jest jak najbardziej za tym. Po pierwsze przez pana Broniarza, który ciągle wspiera te wszystkie organizacje, a po drugie przez swoje gazety. A nie ma żadnej innej organizacji nauczycielskiej, tylko ZNP? Są, tylko że znowu to jest tak. Y, mm, ja pamiętam 10 milionów ludzi, bo akurat byłem wtedy studentem, wstąpiło w 1981 do Solidarności. A szef największego związku, właśnie wtedy praktycznie można powiedzieć yy, na tamte czasy jedynego, tak? bo ZNP przejęło nazwę po starym związku ZNP przedwojennym, ale niestety wprowadziło komunistyczne rządy. I kto wstępuje w 1981 roku do, do ZNP? Pan Broniarz, który po trzech czy czterech latach już jest wicedyrektorem w jakiejś małej szkole, a po następnych czterech latach już jest dyrektorem zespołu szkół, a po następnych kilku latach, w 1994 roku jest w zarządzie głównym ZNP i po roku już jest wiceprzewodniczącym aż do 1998, kiedy zostaje przewodniczącym. On jest etatowym przewodniczącym, dwadzieścia no parę lat staje tak, już, już przewodniczącym jest 20, a jeszcze wcześniej był wice przez kilka lat i szybką karierę zabił. A Czyli wcześniej. Co wtedy, robił? kiedy wszyscy szli do Solidarności, on poszedł do związku, w którym znowu większość była niestety w ZNP. I teraz. Znaczy czas, on poszedł do ich, do związku? Do ZNP? Do ZNP? W 1981 roku, wtedy kiedy kto, kto, kto? 10 milionów wstąpiło do Solidarności. Tak? I mało tego ZNP, na przykład ludzie będący w ZNP, często nie zdają sobie sprawy z tego, że ZNP cały czas współpracuje z SLD. Najpierw było w tym szerokim SLD, które jeszcze nie było partią, a teraz jako w porozumieniu związków ma ciągłą współpracę z SLD-partią. Tak? I on często występuje wśród ludzi, którzy właśnie mówią LGBT, i tak dalej. A wystarczy też poczytać ich gazety, na przykład główna ich gazeta, to jest chyba głos nauczycielski. Szefem tej gazety, redaktorem, głównym jest facet, który w 1994 roku dla wyborczej mówił, że oczywiście bez rewolucji wielkiej, socjalistycznej, w Związku Sowieckim nie mielibyśmy wykształconych ludzi, nie mielibyśmy kultury i tak dalej. To wygląda na to, że to jest taki komuszy związek ZNP. No niestety tak jest. Wielu ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy. Może nie tyle sam komuszy, że przez wszystkich członków, ale przez górę. A ile osób zrzesza ZNP? Podają, że 300 tysięcy. A Solidarność Nauczycielska? Tego to nie wiem, ale chyba dużo mniej, około coś poniżej 100 chyba. 70 kilka z tego, co tam A gdzieś jakie widziałem. jeszcze związki są? No jest z jeszcze, nie pamiętam, jak to się nazywa, ten związek, ale wchodzi też w to stowarzyszenie związków, które razem z panem Broniarzem działa, tak? Czyli tak jakby dodatek jeszcze do tego. to Dawne to było chyba... OPZZ? OP, to, tak, OPZZ. I czy na przykład pan Broniarz by nam zagwarantował, że, że będzie przeciwko LGBT wprowadzaniu do szkół, to ja cztery łapy zanim przystępuję do strajku. Chociaż też na przykład uważam, że po, potrzeba solidarności pewnej, jeżeli wiemy, że to by kosztowało 17 miliardów, no który rząd może nam dać w jeden rok po prostu z dnia na dzień 17 miliardów. No właśnie, to porozmawiamy o istocie tego strajku, dlatego że yy, czy to nie jest trochę tak, według tej instrukcji kramka, niech Państwo stanie, to są zaporowe wymagania takie po to, żeby. ZNP, które siedziało cicho w momencie, kiedy nie było żadnych podwyżek dla nauczycieli zarządów PO, PSL tutaj po prostu używa ten stan nauczycielski do walki z obecnym rządem. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, jak ja myślę i myśli na przykład przynajmniej kilka osób u mnie w szkole. Na przykład jeżeli nauczyciel rzeczywiście dostaje 1700 na rękę, ten, który przyszedł dopiero do, do pracy. To dajmy jemu i następny stopień nauczycielski, niech dostanie po 1000 zł teraz, bo to jest od czterech, tam chyba do 10% tych nauczycieli. A nam, powiedzmy, wynegocjujmy w tym roku ta podwyżka, co będzie we wrześniu, od przyszłego roku na przykład co roku, czy co drugi rok po 300 zł. I dojdziemy do tego tysiąca. Jeżeli tacy jesteśmy bohaterscy, tacy jesteśmy wspaniali, solidarni, to jak nas jest 60 kilka procent dyplomowanych, no to pójdźmy na ten układ, zróbmy to możliwe po prostu. A ja uważam, że jesteśmy nieuczciwi, ci co strajkują są nieuczciwi wobec tych właśnie najmniej zarabiających, bo dali yy, zaporową, yy, zaporową yy, sumę, od której znowu trzeba naliczać wszystkie właśnie, tak jak wspomniałeś, dodatki na przykład, Jeżeli, no, ale, yy, to... ale przede wszystkim też i podatki i tak dalej. Czyli na przykład w przypadku nauczyciela dyplomowanego, tak jak ja, z takim stażem już ponad 20 lat, to jest nie tysiąc, a tysiąc prawie osiemset złotych. Czyli, ale czy, czy uprawnione jest stwierdzenie, że broniarz, partyjny działacz związany od zawsze z lewicą y, używa y, nauczycieli jako zakładników do walki z y, obecnym rządem? Żeby było jasne, ja nie mogę powiedzieć y, z, jak to jest rzeczywiście. Ja mogę powiedzieć jak ja myślę. Bo ja jestem, y, nie jestem w żadnych związkach, nie jestem w partii. I y, owszem, tej władzy, y, bo chodzę z y, różnymi historycznymi też projekcjami i zapraszają mnie też przedstawiciele władzy tak, na, na różnych spotkaniach. Też im mówię to, że nie podobają mi się różne rzeczy. To, żeby było jasne, ale uważam, że pan broniarz rzeczywiście tak robi. Działa przeciwko y, po prostu rządowi przede wszystkim, a nie przeciwko, nie za nauczycielami. O tak. Gdyby, Gdyby po prostu. Kierował się interesem nauczycieli, interesem to, nauczycieli to co? nauczycieli to na przykład, nie, nie mówiłby tylko o pieniądzach. Ale na przykład by mówił o zniesieniu głupich praw, które obowiązują w szkole i nauczycielom blokują często pracę. Na przykład chociażby jeśli chodzi o zachowanie uczniów. Na przykład jeżeli chodzi o wprowadzanie różnych tak zwanych orzeczeń. W tej chwili są klasy na przykład po 20 kilka osób, w których jest 16 czy 18 różnych orzeczeń i nauczyciel ma być specjalistą, gdzie robi się pewne specjalizacje, żeby rozpoznać takich uczniów tak? albo żeby z nimi odpowiednio pracować, a my mamy to przyjąć do wiadomości i w klasie na przykład prowadzić normalnie zajęcia. Tak? Czyli czasem klasy z tak zwanymi orzeczeniami tam jest więcej tych dzieci w normalnej szkole, nie jakiejś integracyjnej czy innej, tylko w szkole, która nie przewiduje tego typu no nie przewiduje. W sensie takim, że może to być jedno dziecko na klasę. Ale tak? co to znaczy orzeczenie No To jest orzeczenie ADHD. 30% lekarzy się oblicza, uważa, że w ogóle ADHD nie ma, ale 60% uważa, że tam 70 uważa, że jest, tak? I teraz tu jest różny stopień. To są odpowiednie zachowania dzieci. I te, na przykład takie dziecko szybciej może się zdenerwować, no bo czegoś na przykład nie zrozumie. Tak? No dobrze, i te klasy z orzeczeniem to co? A, a takie klasy są na przykład, y, gdzie 24 osoby chyba są w klasie, a 16 czy 17 osób ma różnego typu orzeczenia. I? I teraz trzeba praktycznie prawie, że prowadzić indywidualne zajęcia z tymi dziećmi, no bo na każdy trzeba zwrócić inaczej uwagę. A jeszcze mają często napisane, że indywidualnie trzeba nad nim. I jemu trzeba indywidualnie poświęcić czas. To jest praktycznie niemożliwe. No oczywiście. I mało o czym tego, zabiera możliwość kształcenia innych dzieci. O czym powinien rozmawiać z nauczycielami premier przy okrągłym stole? Oprócz pieniędzy. Zlikwidować no, głupie przepisy, które jedne drugim yy, zaprzeczają. Obowiązek zachowania regulaminu, który ustala się z rodzicami, powinien obowiązywać bez względu na to, jakie są prawa inne. Zwykły przykład telefonu znowu. Ponoć w warszawskiej szkole, czytałem to na, na jednym z portali oficjalnych, tak? przypadek uczeń, y, mimo zakazu w szkole, używa telefonu na lekcji, nauczyciel bierze telefon, kładzie na stoliku, na oczach wszystkich, a później rodzic sądzi tego nauczyciela społeczeństwa cywilnego o czasowe zaburmienia. Tak? Pomimo, że w szkole obowiązuje regulamin, regulamin który, i właśnie to jest najważniejsza rzecz, obowiązuje który regulamin, mówi co, że nie, nie, nie można używać o... telefonu komórkowego na lekcji. Tak. A takie regulaminy zawsze są oparte o różne przepisy ministerialne, w związku z czym jest to bardzo legalna sprawa. Mówmy na przykład o programie nauczania. Yy, mamy, historia w szkole. Wraca na przykład historia. Ale jak ona wraca? No, akurat się tym trochę zajmuję i yy, zapyta się dziecko w szóstej klasie, yy, to każde wie, co to jest Holokaust. Co? Mordowanie Żydów. Po pierwsze, Holokaust to jest coś innego. Nawet Żydzi sami mówią, że teraz trzeba mówić zagłada. Oprócz tych, którzy chcą pieniądze na tym robić. To ci mówią Holokaust. Ale po drugie, yy, nikt nie wie o wielkich mordach na Polakach. Czyli nie ma w ogóle słowa nawet o, 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 Znaczyń, o, o ofiarach? Yy, jak się pyta dzieci o wielkie mordy na Polakach, no to ci się nie wiedzą, nic nie wiedzą. Czasem wspomną o Katyniu. Bo jest to tak rozczłonkowane. A wystarczy tylko się nad tym zastanowić, to można takich wielkich mordów jak Auschwitz, jak Katyń, jak Guzen, jak operacja antypolska NKWD i tak dalej. Zebrać od razu w milion co najmniej. Czyli tak? premier z nauczycielami powinien zdecydowanie wiem, porozmawiać premier, o programie O programie, też. O programie nauczania, który tak, wielu... jest czyni całe pokolenia tak naprawdę analfabetami, jeśli chodzi o. Polskie, o losy polskie. Kto ocenia nauczycieli? To znaczy, oceniają, no wiesz, w pewnym momencie dyplomowanych, to już praktycznie się nie ocenia, bo dyrekcja ocenia. No to, bo tu jest znowu, to nie jest takie proste i to nie jest na minutę. Bo yy, na, yy, myślę, że nie da się dokładnie zrobić takiego czegoś, że od pieniędzy uzależniamy wiedzę. No bo jeżeli pójdziesz do szkoły, w której są tylko z tej małej dzielnicy na przykład. I są akurat dzielnica jest taka, albo rozpuszczonych dzieci, które tylko kasa i nic, albo na przykład w ogóle nie mających warunków do nauki, tak? no to nie będziesz miała takich efektów jak w inne szkoły. Ale na przykład z kolei ten system, y, y, dodatkowy ta procentowy wynagradzania, też jest y, zły. No bo jeżeli ja mam dużą gębę i na przykład nie podobam się panu dyrektorowi, a są tacy dyrektorzy wybierani y, w każdym mieście, którzy na przykład idą po prostu po to, żeby likwidować pewne szkoły. No to jeżeli ja się nie podobam, to on też mi nie da dodatku procentowego 10%, tylko w ogóle mi nie da. A kto mianuje dyrektorów? Kto, czy kto wybiera? Miasto, to znaczy gmina. Czym dla ciebie jest zawód nauczyciela? No dla mnie to można różnych używać słów. Przede wszystkim moim życiem, ale też co, wszystkim, co w to wchodzi. Czyli wiadomo, i, i pasją, i, i źródłem utrzymania, i... Yy, no, Realizacją siebie na co dzień. Ja po prostu bardzo lubię uczyć. Miałem kiedyś jako trener propozycję ze trzy razy, żeby poprowadzić pierwszą ligę, ale ja nie chcę, bo to jest praca z dorosłymi i jest praca, jeśli chodzi o pieniądze, a ja lubię kształtować i y, sprawnościowo zawodników na przykład i dzieci w szkole, ale też y, ja uważam, że to jest też wychowanie, coś, czego w naszych szkołach bardzo mocno brakuje. Jeżeli ja wymagam od dziecka tego, żeby podniosło papier, to nie boję się raz na jakiś czas tego podnieść taki papier na oczach uczniów. Oczywiście nie robię tego cały czas, dlatego, żeby nie uczyć uczniów, że to ja podnoszę. Tak? Ale. Yy, yy, to moim zdaniem, wychowanie nie polega na tym, żeby komuś cały czas piątkę przybijać, tylko żeby go nauczyć, że ta piątka to jest po to, żebyśmy my się rozpoznawali albo żeby wykazać moją aprobatę, dlaczegoś to zrobiłeś, ale jednocześnie ty musisz się nauczyć, że ty nie możesz wyciągać ręki do każdego nauczyciela i próbować piątkę przybijać. Świadome wychowanie, nauczanie pewnych rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.